czasie całego naszego życia przysypiamy około 20 lat, dlatego warto zadbać o swój sen. Witam wszystkich Państwa bardzo gorąco i serdecznie w kolejnym programie Wnętrza Daniela. Dzisiaj, proszę Państwa, porozmawiamy o eleganckich i bardzo wygodnych łóżkach. Moim gościem jest pan Jacek Poznański, ekspert w dziedzinie wypoczynku. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam, panie Jacku. Proszę. Dlaczego te łóżka są takie wyjątkowe? Przede wszystkim są piękne, a zarazem funkcjonalne. Drewniana rama, elementy z płyty, pokryte pianką, która nadaje łóżku przyjemną miękkość, a na zewnątrz ten biały materiał, który widać, to skóra modyfikowana. A jaka powinna być wysokość takiego łóżka? Zalecana wysokość to około 40-50 cm od ziemi. A jeśli chodzi o długość albo szerokość łóżka, jakie są preferowane przez klientów? Tutaj zalecamy, aby materac był dłuższy przynajmniej 15-20 cm od wzrostu użytkownika. Natomiast jeśli chodzi o szerokość, dla jednej osoby jest to 90 cm, dla dwóch osób minimum 160. A proszę mi powiedzieć, czy to łóżko ma coś, jakąś taką funkcję, której nie ma to łóżko? Pokażę pewną funkcjonalność, która jest też bardzo interesująca. Schowek na pościel, połączony ze stelażem. No, a te otwory, które tutaj się znajdują, do czego służą? Te otworki zapewniają wentylację. Wskazane jest, aby pościel po nocy przewietrzyć i w czasie przebywania, aby również był dostęp świeżego powietrza. To porozmawiajmy teraz o tym łóżku, dobrze? To klasyka gatunku. Łóżko wykonane z naturalnej skóry. Ten materiał ma od lat wielu miłośników. Ono jest takie miękkie. Co się znajduje pod tą skórą jeszcze? Pod skórą mamy warstwę pianki, która daje właśnie taką miękkość. A jaki powinien być stelaż w takim łóżku? Stelaż to element niedoceniany, bo zwykle go nie widać, natomiast bardzo ważny, jeśli chodzi o jakość naszego snu, bowiem to on poprawia walory, jeśli chodzi o dopasowanie materaca do naszego ciała. Panie Jacku, bardzo panu dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo panu dziękuję, a ja w takim razie sprawdzę, czy to łóżko jest wygodne. Proszę bardzo. No to co, sprawdzamy.